Cześć, tutaj Marcin z Domowego Browarka. W dzisiejszym filmiku chciałem Wam przedstawić absolutne minimum, jeśli chodzi o sprzęt potrzebny do ważenia piwa. Absolutne minimum sprzętu jest potrzebne wtedy, kiedy ważymy z tak zwanego brew kita. Jest to nachmielona, zagotowana brzeczka, skondensowana do puszki 1,7 kg. Do góry ma tutaj drożdże i instrukcję obsługi, jak to tutaj robić. Jest to produkt australijski, w tym wypadku jest to Coopers Lager. Jest tutaj taka prosta instrukcja. Ważenie piwa z puszki polega na rozluźnieniu puszeczki, wlaniu do pojemnika fermentacyjnego, dodania cukru, zalania zimną wodą do osiągnięcia 25 stopni oraz zadaniu drożdży. Dobra, jeśli zaś chodzi o sprzęt, moim zdaniem absolutne minimum to potrzebujemy jakiegoś garnka, po to, aby tą puszkę móc rozluźnić. Jest to konsystencja podobna do konsystencji miodu, więc temperatura pomaga tutaj rozluźnić tą puchę. Kolejnym sprzętem, który jest tutaj bardzo przydatny, jest to pojemnik fermentacyjny. Pojemnik ten tutaj jest oryginalnym pojemnikiem z Coopersa. Zawiera dziurkę, termometr. Do tego dochodzi kranik z reduktorem osadów. Reduktor osadów jest to plastikowa taka część, która zawiera dziurkę tylko od góry, po to, aby ograniczyć liczbę osadów dostępnych w fermentatorze. Oczywiście do fermentatora przychodzi nakrętka z uszczelką, na której to montujemy rurkę fermentacyjną. Teraz tak, instrukcja zaleca od razu butelkowanie po fermentacji burzliwej. Wraz z zestawem Coopersa dostępne są butelki plastikowe brązowego koloru oraz nakrętki. Oczywiście możecie tutaj wykorzystać co chcecie. Możecie wykorzystać na przykład szklane butelki. W tym momencie potrzebujecie dodatkowo kapselków i kapslownicy. W moim przypadku sprawdza się świetnie Greta. Do zestawu jest dołączona rurka z pojemnikiem, z zaworkiem grawitacyjnym. Jest to rurka, którą montujemy do kranika w ten sposób. I teraz tak, kiedy butelkujemy, podkładamy butelkę pod kranik. Dopóki nie dotkniemy dnem butelki, tego zaworka, piwo nie leci. Wystarczy, że podniesiemy butelkę do góry, piwo leci, nie leci. Ułatwia to bardzo butelkowanie. Możecie również to zobaczyć na zdjęciach, na stronie Domowego Browarka. Uważam, że pojemnik fermentacyjny pierwszej fermentacji burzliwej z kranikiem bardzo ułatwia życie, ponieważ jeżeli na przykład zacieramy i jest pojemnik, który jest bez żadnego kranika, bez dziurki, to musimy używać jakichś wężyków plastikowych po to, żeby przetransferować piwo do pojemnika drugiej fermentacji. Musimy przy tym być, musimy uważać, żeby się to nie zburzyło i tak dalej. Jeżeli w pojemniku pierwszej fermentacji jest dostępny kranik, wystarczy, że kranik na przykład otworzymy 1/4 albo 1/3, kupimy gumowy wężyk, który podłączamy pod kranik i wtedy piwo spływa do pojemnika drugiej fermentacji w bardzo prosty, niezaburzony sposób. Możemy również na pojemnik drugiej fermentacji nałożyć pokrywkę, aby ograniczyć dostęp powietrza. Oczywiście w zestawie Coopersa jest również łyżka, rurka fermentacyjna. Jest to rurka do butelkowania razem z zaworem grawitacyjnym. Dochodzą butelki. Tych butelek było około 27-30 butelek. Jest to wystarczająca liczba butelek, aby przyjąć z tego fermentatora. On jest tutaj na skalę do 25 litrów jest tutaj.
i kolejnymi dwoma akcesoriami, które moim zdaniem są naprawdę absolutnym minimum, jest to termometr. W tym wypadku jest to termometr w zakresie od minus 20 do plus 110. Termometr wskazuje nam bezpieczną temperaturę zadania drożdży. Trzymam się 25 stopni i zawsze schładzam brzeczkę do 25 stopni i dopiero wtedy zadaję drożdże. Kolejnym bardzo ważnym elementem, akcesorium do ważenia piwa jest bindomierz, areometer albo hydrometer oraz taka próbówka, prawda? Co to robi? Wykorzystując prawa fizyki, mierzy gęstość cieczy i im więcej cukru w roztworze, tym bindomierz jest bardziej wypychany, a im mniej cukru, tym bindomierz tonie. Pozwala nam to na określenie dokładnego poziomu cukru przed fermentacją oraz po fermentacji i tym samym możemy wyliczyć poziom alkoholu w piwie. Możemy również, jest bardzo dużo typów hydrometrów, możemy również na przykład od razu wyliczyć, jaki będzie mniej więcej stopień alkoholu. Ten model tutaj. Wystarczy obrócić troszeczkę w prawo, aby na przykład tutaj widzieć mniej więcej jaki będzie poziom alkoholu. Oraz mamy również gramów cukru na przykład na litr. Jest to absolutne minimum. Nie jest to drogie. A dzięki temu możecie rozpocząć naprawdę świetne zabawy, świetne hobby z domowym ważeniem piwa. Najprostszym sposobem ważenia jest użycie brewkitu, czyli skondensowanej brzeczki do puszki 1,7 kg. Ważenie tym sposobem polega na wlaniu zawartości tej puszki do pojemnika fermentacyjnego, dodanie cukru, wymieszanie oraz dodanie zimnej wody, aby uzyskać w sumie około temperaturę 25 stopni. Jest to sposób dla początkujących w sam raz, jest naprawdę to świetny wstęp. Niektórym może to się nie spodobać. Na przykład ja miałem problem z pierwszą puszką, był to dokładnie Cooper's Lager. I mój problem polegał na tym, że uważałem piwko. Według instrukcji można próbować już po około 2 tygodniach. Nie było to zdatne do picia, tak samo jak i po miesiącu i po dwóch. Tak próbując, spijałem te piwo i została mi jedna butelka po około 6 miesiącach i okazało się świetne. Dopiero po 6 miesiącach. Czyli podejrzewam, że puszka mogła być troszeczkę popsuta. Z tego względu, że teraz ważę na przykład puszkę, czy to z Muntonsa, czy z Coopersa i puszka po około 2 tygodniach od butelkowania nadaje się do spożycia. Jest świetnie nagazowane piwo. I jest bardzo smaczne piwo. Jest to sposób preferowany dla początkujących. Ogranicza on zakup sprzętu, który jest wymagany podczas zacierania. Dzięki.